To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. Zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Maćku, od bujania w obłokach, bo zajmujemy się branżą usług w chmurze. Jak patrzymy na spółki, które specjalizują się w tej dziedzinie, no to tak dobrze z nimi nie jest. Na przykład Microsoft przez ostatni rok na giełdzie potaniał o ponad 20%, choć ostatnio właśnie Microsoft ogłosił wyniki finansowe, no i okazało się, że przychody z działalności w chmurze wzrosły o 18%, więc przynajmniej w tej niedawnej przeszłości w tej dziedzinie ta spółka jakieś sukcesy ma. Tak, no generalnie patrząc na spółki, mówiąc o spółkach z branży właśnie usług w chmurze, no myślimy głównie o trzech. No jeżeli chodzi o te firmy dominujące, mamy Microsoft, mamy Amazon i mamy Google, więc to są giganci, którzy w dużej mierze tym rynkiem usług w chmurze sterują. Wydawało się, że sama branża jest taka niezniszczalna i faktycznie tutaj można było bujać w obłokach w kontekście tych spółek, mieć spore nadzieje na to, że taka dynamika wzrostu będzie się utrzymywała. No i tak jak wspomniałeś, poprzedni kwartał w przypadku Microsoftu potwierdził to, że ta branża cały czas się rozwija, no ale już perspektywy na kolejny kwartał i to te zapowiedziane przez spółkę aż tak kolorowe nie są. I można oczywiście to łączyć z obawami związanymi z samą recesją, z samym faktem, że wiele spółek, przedsiębiorstw ograniczając koszty, między innymi będzie ograniczało koszty związane właśnie z tymi usługami w chmurze, podobnie też tak choćby reklamą, tak? Bo to są te, z których można zrezygnować, inwestycje mogą zostać zmniejszone i nakłady właśnie na to. Natomiast dla samego Microsoftu na pewno ta branża w usług w chmurze, zresztą tak samo jak dla wspomnianego Amazon czy Google, jest bardzo ważna. To była od lat najbardziej prężnie i najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź. No i właśnie było w pewnym momencie nawet takie przeświadczenie o tym, że niezależnie od koniunktury, co by się na rynku nie działo, ta branża będzie się rozwijała dalej. No ale jak pokazuje przykład Microsoftu i przynajmniej tych oczekiwań co do kolejnego kwartału, czy kolejnych kwartałów, no to niekoniecznie tak właśnie musi być. Tutaj też gdzieś ten swój koniec spółka może znaleźć. W przyszłym tygodniu mamy wyniki jeszcze samego Amazona, więc tutaj też zobaczymy, myślę, że inwestorzy będą konkretnie patrzeć między innymi na te branże, czyli jakie przychody, jakie zyski są z tytułu właśnie branży usług w chmurach i też jakie są zapatrywania się na tę część działalności w przyszłości. No i wydaje się, że tutaj w kontekście jednej i drugiej spółki będą pewne podobieństwa, no bo raczej dane, z których korzystają spółki w właśnie perspektywie oczekiwań na popyt na usługi są bardzo zbliżone. Oczywiście to, co widzimy na wykresie zarówno tego ETF-a, który zawiera w sobie spółki związane z usługami w chmurach, nie tylko tych gigantów, ale mamy kilkanaście również mniejszych podmiotów, czyli First Trust Cloud Computing Index Fund. Widać tutaj, że trend spadkowy utrzymuje się od pewnego czasu. No od praktycznie października ubiegłego roku mamy dość szeroką konsolidację. Tutaj same poziomy myślę, że większości obserwatorów niewiele mówią, natomiast no jest to zakres pomiędzy 57 a 66 dolarów. W tym momencie jesteśmy bliżej górnego ograniczenia, niemniej taka konsolidacja no, towarzyszy od dłuższego czasu i nie ma takich sygnałów wyraźnych, żeby wybić się górą, czyli jesteśmy w tym trendzie potencjalnie, w tej korekcie wzrostowej, ale potencjał wybicia w świetle właśnie obaw i tych prognoz, które przedstawiają spółki, no może być dość trudny. Same wykresy, jeżeli porównamy sobie choćby z Microsoftem i z Amazonem, one są dość zbliżone, więc widać, że ten udział na pewno jest istotny. Chociaż tutaj patrząc na każdą z tych spółek, choćby na Microsoft, no musimy brać pod uwagę jeszcze szereg innych elementów działalności tych spółek. Sam Microsoft oczywiście w dalszym ciągu skupia się przede wszystkim na oprogramowaniu i na sprzęcie, natomiast tak jak wspomniałem, już coraz większe, bo to już zbliża się to do połowy przychodów ma z usług w chmurze, no ale też może się wiele zmienić w najbliższym czasie, choćby za sprawą inwestycji Microsoftu w OpenAI, czyli producenta
popularnego bardzo ostatnio tego czatu GPT, ale też oczywiście to, ta popularność taka komercyjna w ostatnim czasie powstała. Sam ten czat i OpenAI rozwijało swoje usługi już od dłuższego czasu, no ale w momencie, gdyby rzeczywiście przeglądarka Bing, czy ta Microsoftowska, która jest w praktyce druga na rynku, ale ma udział poniżej 10%, większość cały czas ma Google, ponad 70% udziału w rynku wyszukiwarek, nie przeglądarek, co wyszukiwarek, no to to może być też duża zmiana dla samego Microsoftu, czyli być może ta struktura przychodów pomiędzy usługami w chmurze a pozostałymi usługami, w tym przypadku rozwój przeglądarek i innych usług opartych na OpenAI, bo takie jest założenie Microsoftu, że te 10 miliardów, które według szacunku ma być przeznaczone właśnie na OpenAI, na rozwój sztucznej inteligencji, będzie w różnego rodzaju oprogramowaniu Microsoftu przeznaczane. To może być taka spora zmiana dla tej spółki, która no, w tej dywersyfikacji, która pomagała od lat Microsoftowi, jeszcze bardziej pokaże, jak spółka potrafi sobie radzić w różnych okresach. Czyli wcześniej właśnie ten sektor usług w chmurach tutaj był dominujący, teraz może to być właśnie ta kwestia znowu oprogramowania w związku z samą sztuczną inteligencją. Dla spółki Google no to oznacza podwójne problemy, no bo z jednej strony, czy w zasadzie Alphabet, mamy tutaj kwestię problemów, przynajmniej tych krótkoterminowych, jeżeli chodzi o usługi w chmurze, no ale jeżeli rośnie taki solidny konkurent w postaci wyszukiwarki, no to też mamy tutaj dodatkowy problem, no bo Google jednak czerpie z reklam, które są bezpośrednio związane również z samą wyszukiwarką, a sam biznes reklamowy też według wszelkich szacunków może w najbliższym czasie podupaść właśnie ze względu na te kwestie czysto recesyjne i cięcia kosztów, czyli ta właśnie reklama i usługi chmurze to są te spółki, które jako pierwsze będą cierpiały, czy te sektory, które będą cierpiały i będą ograniczane właśnie wydatki na te dwa elementy. Także to jeszcze oczywiście przed nami, te wyniki tych pozostałych gigantów z branży, no ale jak pokazuje przykład, możemy mieć taką początkową euforię, tak jak było w przypadku Microsoftu, no bo bezpośrednio po wynikach, które były dobre, ale pokazują przeszłość. Mieliśmy w notowaniach przedsesyjnych, czy pozasesyjnych, mieliśmy około 6-7% tam nawet było wzrostu, no który został finalnie tak naprawdę zamieniony w spadek właśnie poprzez te prognozy, no bo to jest ważniejsze, nie to co mamy za sobą, ale jakie będą oczekiwania i czego można spodziewać się w najbliższym czasie, to wycenia rynek. No więc teraz te najbliższe kwartały, no tu na pewno można mieć solidne obawy co do wszystkich tych trzech spółek z branży usług chmurze. Perspektywy amerykańskich spółek technologicznych rysują się nie najlepiej. Jak się, Łukaszu, rysują perspektywy, bo tu się przenosimy teraz na giełdę papierów wartościowych w Warszawie, naszych głównych indeksów, jak patrzymy na przykład na WIG20 i SWIG80, w skali ostatnich miesięcy to jest dobrze. Mamy wartości, które po raz ostatni notowane były w kwietniu 2022 roku. WIG20 utrzymuje się ostatnio na poziomie 1900 punktów. Już samo to utrzymanie według mnie jest optymistyczne. To jest pierwsza kwestia. Jesteśmy cały czas po mocnym rajdzie. Te okoliczności, które mamy na świecie, no wcale nie są bardzo, bardzo optymistyczne. Spokojnie moglibyśmy mieć zejście do tego maksimum, które mieliśmy w ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku. Zresztą to jest cały czas zagrożenie, że przez chwilę nawet tam zajdziemy, ale na razie jest dobrze. Druga optymistyczna kwestia właśnie to zwrot w stronę mniejszych spółek. Mamy nowe szczyty na SWIG-u, czyli można powiedzieć, że cały ten ruch wzrostowy od początku października no jest dość, ma szerokość, ma dynamikę, to wiedzieliśmy, natomiast można było mówić, że ta dynamika głównie jest zawdzięczna spółką z WIG20, ale jak widać ma też, ta dynamika również jest dzięki mniejszym spółkom i to idealnie widać w SWIG-u, który wyszedł na nowe szczyty, więc pod tym względem to dobrze wygląda. Co może przeszkodzić? No oprócz oczywiście rynków amerykańskich, ale akurat dzisiejsze dane, jeżeli chodzi o PKB, pomimo nawet tego, że to jest przeszłość, no są bardzo optymistyczne. Też parę wyników dzisiaj ze Stanów Zjednoczonych poszczególnych spółek naprawdę było niezłych, więc to wszystko wskazuje na to, że
oddala się widmo jakichś poważniejszych spadków w Stanach Zjednoczonych, albo inaczej, na pewno się nie przybliża. O tak. I to, i co jest ciekawe, i to dla polskiego rynku już wystarczy. Na naszym rynku możemy mieć swoje problemy związane głównie z działaniami rządu, głównie z sektorem bankowym. No powoli będziemy się zbliżali do sezonu wyników. Na podstawie poszczególnych odczytów poszczególnych sektorów gospodarczych, wskaźników wyprzedzających, pewnie mniej danych takich właśnie, jeżeli chodzi o odczucia samych przedsiębiorców, bo tutaj cały czas mamy dość duże rozjechanie się nastrojów, ale wygląda na to, że te wyniki powinny być takie, jak inwestorzy oczekują już po tym właśnie poważnym rajdzie od października. Technicznie na WIG20 jest duża przestrzeń do korekty, nawet jeżeli korekta miałaby zejść do tych maksimów z grudnia, to i tak cały czas się jeszcze nic nie stanie, a ja cały czas przypominać będę, ta konsolidacja, która była od drugiego tygodnia czerwca do końca ubiegłego roku, to jest dla mnie naprawdę wielka i bardzo mocna konsolidacja i efekty tej konsolidacji, zasięgi, no powinniśmy odczuwać przez dłuższy czas. Dobre efekty. I to teraz o wspomnianych przez siebie problemach sektora bankowego. WIG Banki, indeks, przestał być taką gwiazdą warszawskiej giełdy, gdzieś tak mniej więcej w połowie stycznia te wzrosty się skończyły, a zupełnie ostatnio mieliśmy poważny spadek. Wystarczyła wiadomość, że rząd rozważa ewentualnie w połowie tego roku przedłużenie wakacji kredytowych dla klientów banków. No i to zmroziło wielu inwestorów, ceny spadły. W tych wzrostach w ostatnim czasie zatrzymały się właśnie prawie wszystkie banki, między innymi Millennium i PKO BP. No, na szczęście na rząd możemy liczyć na naszej giełdzie cały czas. No, szkoda niestety, że zapominają, że liczymy w taki sposób, a nie na przykład liczymy na to, by rosły wartości spółek, rosły też w związku z tym wartości PPK, no bo wszyscy Polacy jesteśmy akcjonariuszami po części. Zależymy od dywidend spółek Skarbu Państwa, a mamy też banki, które są, gdzie własnością jest Skarb Państwa, a do tego jeszcze mamy PPK. O to generalnie niestety rząd nie dba i to jest problem. Co do banków, no byliśmy po dużym rajdzie, przyszła zasłużona korekta, ale no ta wiadomość, która była o samej plotce, jeżeli chodzi o wydłużenie wakacji kredytowych, na efekt dla banków jest po prostu jednoznacznie negatywny i dlatego mieliśmy bardzo dużą lukę na otwarciu wczoraj. Problem dla mnie, jaki ja widzę w kursie, jest to, że też obrót, który się pojawił wczoraj, no to był jeden z największych obrotów na WIG Banki od wielu miesięcy. Nie wiem nawet, czy przypuszczam, że nawet jeden z największych od 10 miesięcy, od maja widzę teraz, od maja najwyższy obrót. No więc to przy takiej dużej luce, czyli odcięciu sprzedających, musieli od razu zaakceptować o wiele niższe ceny. I pomimo tego chcieli całą sesję bardzo mocno sprzedawać. To nie jest dobry sygnał. No tutaj, jeżeli chodzi o kwestię fundamentalną, to jest bardzo ważne, no bo cały czas przecież od dłuższego czasu mówiliśmy, że dobrze, sytuacja była niepewna dla banków, są wakacje kredytowe, ale one za chwilę powinny się już kończyć i inwestorzy powinni już to dyskontować. I gdy już zaprzyjaźniliśmy się z tą właśnie informacją, z takim otoczeniem, że te wakacje kredytowe się w końcu skończą, a to będzie miało bezpośrednio dobry wpływ na zyski banków, no mamy taką plotkę, więc nie można się dziwić, że inwestorzy spanikowali. Pamiętajmy też jeszcze, że ta sytuacja dla banków
może być otoczenie dla banków może być niekorzystne i wtedy trzeba zwracać uwagę na te banki, które raz są najsłabsze finansowo, dwa najbardziej uwikłane też w kredyty frankowe. Myślę, że właśnie Millennium tutaj może mieć, tak też analitycy generalnie, bankowi na to zwracają uwagę, że Millennium może być, mieć naprawdę, naprawdę problem, tutaj szczególnie pod względem kapitałów. Ten wykres idealnie pokazuje, jak wielki był obrót wczoraj na Millennium. To nie jest dobry znak. My znaleźliśmy się też już poniżej tego szczytu listopadowego na tym banku. Warto się zatrzymać na dłużej, no bo przecież przy tej spółce pamiętajmy, że będziemy mieli wkrótce, za około 2 tygodnie, tego oczekujemy, publikację rzecznika, jeżeli chodzi o rzecznika TSUE, gdzie przynajmniej w percepcji inwestorów, też według danych statystycznych, jest tak, że to, że ta wypowiedź faktycznie jest istotna i w tym kierunku może już później samo orzecznictwo pójść, a mówimy tutaj o właśnie tym wynagrodzeniu dla banków za używanie kapitałów przez tych kredytobiorców frankowych, którym kredyty zostały anulowane, czyli na ich korzyść. Więc to jest o tyle ważna publikacja rzecznika, później sam wyrok, no, że wiemy o tym, że banki zakładały rezerwy. Natomiast ja nie wiem dokładnie, ale obawiam się tego, na ile właśnie te pozwy, które były składane przez wiele banków w stosunku do klientów, pozywania tych klientów, którzy według banków używali kapitału, a tego kredytu nie było, bo okazał się nieważny, jaki to miało wpływ na wysokość rezerw. Wiemy też o tym, tutaj z doniesień prasowych, że wiele banków spieszyło się ze składaniem tych pozwów, by zdążyć przed ewentualnym przedawnieniem się. No więc na pewno to ma wpływ na, ta cała batalia na pewno ma wpływ na wyceny banków, bo też na ewentualne rezerwy. No, gdyby ten wyrok, gdyby to orzeczenie było niekorzystne, to zobaczymy to w cenach. Natomiast też można się spotkać z takimi bardzo skrajnymi, negatywnymi opiniami, że to będzie rewolucja i minus w całym naszym systemie bankowym, no bo można sobie wyobrazić, jeżeli naprawdę jeden czy drugi bank miałby bardzo poważne problemy, jaki będzie to miało wpływ na pozostałe kapitały banków, jaki to będzie miało, zresztą KNF też o tym wspominał w zeszłym roku, jaki to będzie miało wpływ na chęci banków, zdolność banków do udzielania kredytów, jakie będą koszty w tych kredytów, więc naprawdę to jest ważna informacja. I teraz sedno jest takie, że można myśleć, że stoimy u progu czegoś naprawdę poważnego dla całego sektora, bardzo, bardzo poważnego i więcej nawet w związku z tym dla kraju. Zazwyczaj też te wyroki TSUE no szły w kierunku konsumentów, w tym wypadku osób fizycznych, kredytobiorców. Jeżeli wyjdziemy z takiego założenia, że ten wyrok będzie niekorzystny dla banków, to naprawdę jesteśmy bardzo, wysoko, jeżeli chodzi o kursy. Więc to jest ciekawe. Przecież mieliśmy też od października bardzo duże zakupy inwestorów zagranicznych. Wykres należy czytać tak, że inwestorzy są optymistyczni, że banki są w stanie przynajmniej w jakimś stopniu wygrać tę batalię i faktycznie nie będą musiały aż takich rezerw zakładać. No zobaczymy, też ciekawie pod tym względem wyglądają wykresy między innymi mBanku, też PKO BP, no generalnie bardzo, bardzo ciekawa
historia. Tutaj mamy PKO BP. Warto porównać obroty, jakie mamy na... jakie, to jest akurat tygodniowy, natomiast jakie mieliśmy na PKO BP wczoraj właśnie, a na Millennium. Więc no bardzo, bardzo ciekawy sektor i tak jak w przypadku całego WIG Banki, ja nie mówiłbym tutaj o korekcie typu właśnie korekta w rynku niedźwiedzia, pomimo że ona ma formę na razie przynajmniej ABC, ale jednak udało się od września bardzo mocno wyjechać w górę indeksom, znacznie powyżej ten poziom 6000 na indeksie WIG Banki, więc myślę, że technicznie wygląda to naprawdę nieźle. No to będzie bardzo ciekawe, co za około dwa tygodnie trochę więcej się przytrafi. Na pewno znowu, jeżeli chodzi o zmienność, to można oczekiwać sporej zmienności na polskich bankach. Od wykresów banków i WIG Banku przechodzimy do wykresu metalu szlachetnego, złota, Maćku. Tutaj oglądamy wzrosty w ostatnim czasie, spektakularne nawet. Uncja złota kosztuje teraz w granicach $1,940. To jest cena najwyższa od kwietnia 2022 roku, choć niektórzy twierdzą i pewnie mają bardzo dużo racji, że gdyby nie słabnący dolar, to złoto takie drogie by nie było. No dolar w krótkim czasie stracił jakieś 10% wartości. Oczywiście, to ma na pewno bezpośredni związek z samym dolarem, ale również z rentownościami amerykańskich obligacji. Natomiast to wszystko jest powiązane z oczekiwaniami względem dalszych działań Fedu. Ten kapitał, nawet który poszukuje aktywów bezpiecznych, który wcześniej lokowany był w obligacjach, no w przypadku ich rentowności, dalej poszukuje aktywów bezpiecznych, ale tym aktywem w takim przypadku jest złoto, więc też tutaj mamy częściowo transfer kapitału z jednego bezpiecznego aktywa do drugiego. W dodatku, no tutaj ostatnio jen trochę namieszał na tym rynku bezpiecznych aktywów, no ale to już jest temat może na inną rozmowę. W kontekście samych oczekiwań, one się oczywiście zmieniają wraz z obawami recesyjnymi. Dzisiaj mamy tutaj dość świeżo za sobą dane z amerykańskiej gospodarki, dane dotyczące PKB, które no, wzrosło w czwartym kwartale o 2,9%, bardziej niż zakładał to rynek. No i mamy automatycznie takie, może nie tyle odwrócenie z tym związane, ja bym to potraktował jako pretekst do realizacji zysku, bo jednak w momencie, gdy znajdujemy się, tak jak wspomniałeś, na poziomach najwyższych od kwietnia ubiegłego roku, wyraźny trend wzrostowy, który się utrzymuje. Ta niebieska linia to jest poziom 1957. To jest najbliższy poziom oporu wyznaczony właśnie przez te szczyty z kwietnia ubiegłego roku. Tam takie trzy świetle się pojawiły, rynek się przy nich tak dość wyraźnie zatrzymywał przy tym poziomie, następnie odbijał, no teraz się do tego poziomu zbliżamy. No, dzisiejsza sesja może nam trochę oddali ten poziom właśnie poprzez realizację zysków, ale można oczekiwać, jeżeli faktycznie powrócimy do tego trendu wzrostowego, czyli ten pretekst w postaci i ta realizacja zysków aktualna się zakończy, no to może stanowić najbliższy istotny poziom oporu, a takim najistotniejszym dopiero jest przebicie bariery $2,000, co zresztą wiele instytucji nawet poważnych prognozuje, między innymi Goldman Sachs ostatnio też przekazał swoje analizy dotyczące tego rynku, no i właśnie one takie dość bycze są w kontekście między innymi też kwestii tego, że Fed nie będzie tak agresywnie działał w najbliższym czasie, także tutaj jest to wszystko dość spójne. No, na pewno istotne będzie najbliższe posiedzenie Fedu lutowe i ta nie tyle decyzja, ale też być może taka zmiana retoryki, no bo cały czas jednak towarzyszy nam takie dość spójne podejście. Rynek swoje, czyli z jednej strony rentowność obligacji, też przekładać to narzędzie FedWatch i zmianę nastawienia co do tej ścieżki podwyżek stóp procentowych w bieżącym roku, no ale to całkowicie koliduje z tym, co mówią poszczególni przedstawiciele Fedu, którzy idą w zaparte i wspominają o tym, że jednak nie należy oczekiwać, żeby ta ścieżka podwyżek stóp procentowych miała się zmienić. Wprawdzie no, widać oznaki tego, że inflacja się cofa, no ale mimo wszystko cały czas rynek pracy pozostaje silny i mamy wiele tych takich czynników, które powodują, że możemy
przy tych wysokich poziomach stuprocentowych przez dłuższy czas trwać, czyli ta ścieżka obniżania stuprocentowych, no i ten początek tego procesu może zostać przeciągnięty w czasie, no a to będzie sprzyjało właśnie między innymi takim aktywom jak złoto, ale również innym surowcom, czyli tutaj też ta, jak to właśnie Goldman Sachs tak bardzo ładnie to nazwał, dedolaryzacją. To jest też oczywiście ten okres, w którym surowce zyskują, no a złoto tutaj poprzez swoją jeszcze dodatkowo to taką cechę, taką łatkę przy tego aktywa bezpieczniejszego może też dodatkowo na tym korzystać. Także w tym momencie te nastroje rynkowe, które panują, które możemy obserwować, są dość bycze, no ale ma to swoje uzasadnienie. Także jest tutaj, patrząc technicznie, ewidentnie mamy sytuację dla złota korzystną. No oczywiście każdej chwili może się to wszystko zmienić, ale zwróciłbym jeszcze uwagę na nie tyle samo złoto, tylko na producentów złota. To jest ten koszyk nazwany w CMC Market złoto USA, dlatego że tutaj mamy podwójną korzyść. No nie dość, że te rekordowe poziomy, najwyższe złota od 9 miesięcy, czyli sytuacja bardzo korzystna dla samych producentów złota, dodatkowo poprzez fakt spadku wartości dolara ten eksport złota też staje się bardziej korzystny, czyli mamy takie podwójne uderzenie, takie to, co często w kontekście właśnie tego koszyka akcji producentów o tym wspominamy, czyli mamy taki dodatkowy lewar tutaj potęgujący te potencjalne wzrosty. Także na pewno dla osób zainteresowanych samym złotem i obserwującym rynek złota, ale myślących o takim charakterze bardziej spekulacyjnym, to może być bardzo ciekawe aktywo do obserwacji właśnie poprzez te nieco bardziej dynamiczne ruchy, które się odbywają, no oczywiście w obie strony, zarówno w górę, jak i w dół. Natomiast w tym momencie, jak widać, również tutaj dominuje ten trend wzrostowy, który jeszcze nie został zanegowany. Nie tylko złoto ostatnio drożało i drożeje na rynkach światowych, jest także ożywienie na rynku bitcoina, innych kryptowalut idą w górę, natomiast zupełnie inaczej wyglądają instytucje związane z rynkiem kryptowalut. Tutaj widzimy wiele problemów, widzimy bankructwa, niektóre spółki zaciskają pasa, na przykład Łukaszu spółka Coinbase, która zwalnia 1/5 pracowników. Poza tym no, często te spółki podpadają różnym ważnym instytucjom, na przykład Coinbase zostało właśnie ukarane przez holenderski bank centralny grzywną w wysokości prawie 3,5 miliona euro, bo okazało się, że działało na rynku holenderskim bez rejestracji. No, tutaj sytuacja naprawdę dla Coinbase trudna pod względem obrotów na krypto. Inwestorzy chcieliby zysków, pewnie ich jeszcze przez jakiś czas nie zobaczą. Natomiast no na pewno każdy taki rajd, jaki mamy, no on pamiętajmy o tym nastawieniu inwestorów, o ich wierze właśnie w kryptowaluty, o ich oczekiwaniach na dużo wyższe, na dużo wyższe kursy kryptowalut. Więc każdy taki mocniejszy ruch, który jest na Bitcoinie, naturalnie będzie spotykał się z reakcją Coinbase wielokrotnioną, bo to jest taka logika trochę jak jakieś aktywo, na przykład miedź i górnicy miedzi, tak? Czyli ci górnicy, wydobywcy zawsze będą wtedy z pewną taką dźwignią w stosunku reagować w stosunku do tego, co się dzieje z tym aktywem bazowym, najważniejszym, tak jak tu na przykład jest to Bitcoin. Mamy odbicie na Coinbase. Zwróciłbym uwagę na ten poziom, na którym teraz jesteśmy. Jeszcze zdecydowanie te minima, które były wielokrotnie w ubiegłym roku, one na razie zostały tylko i wyłącznie naruszone. Nie mamy wyraźnego przebicia i wyjścia w górę. A ta cała konsolidacja, która była od lokalnego dołka pierwszego w ubiegłym roku do wybicia tego w dół w październik, listopad związanego z FTX, to załóżmy, że jest to rodzaj konsolidacji w formie głowy z ramionami. To nie jest oczywiście dobra formacja do kontynuacji trendów, lepiej się zdecydowanie sprawdza w skrajnych możliwościach, czyli albo szczyty, albo odwrócony RGR przy końcu Bessy, no ale jest to rodzaj, można przyjąć, że
po prostu konsolidacji, korekty, miało formę korekty w trendzie spadkowym i my dopiero teraz po tych bardzo dużych wzrostach wróciliśmy pod to dolne ograniczenie, gdzieś penetrujemy ten poziom, więc cały czas no, ryzyko według mnie w tym momencie dla długich pozycji się zwiększyło. Gdyby nastąpiło mocniejsze wybicie z tego poziomu, no to owszem, a zobaczymy to na pewno też w Bitcoinie. Oczekiwania, jeżeli chodzi o, no nie ma właśnie oczekiwań wielkich, jeżeli chodzi o wyniki tej spółki. Mało tego, jeżeli spojrzymy na to, jak na przestrzeni ostatnich 90 dni te oczekiwania co do wyników się zmieniają analityków, no to jesteśmy już dobre kilka procent gorzej. No, oczywiście nie dotyczy to tylko spółek związanych z kryptowalutami. Cały czas jednak przeważają optymiści, jeżeli chodzi o projekcję cen. Jeżeli chodzi o rekomendacje, to też więcej jest właśnie tych, którzy zdecydowanie uważają, że warto kupować. Tych w ogóle jest sporo skrajnych, albo mocne kupno, albo mocna sprzedaż. Katie Wood dalej wierzy w Coinbase'a. No, kupuje właściwie od dłuższego czasu, również na początku stycznia bardzo duże zakupy. Coinbase powoli coraz wyżej w portfelu Katie Woods. No to jest trochę, ja akurat bym specjalnie nie posiłkował się wynikami tego funduszu, no bo pomimo jednego tak naprawdę świetnego roku, gdzie ten portfel był w stanie wygenerować grubo powyżej 100%, no później te wyniki naprawdę były, delikatnie mówiąc, przynajmniej przeciętne, no powiedzmy, że przeciętne na tle tego najbardziej spekulacyjnego sektora technologicznego w Stanach Zjednoczonych. Więc nie wiem, czy to jest to jako wzmianka, że dalej kupuje i dalej te portfele mają jako składowe Coinbase i to coraz więcej. Natomiast zauważmy też, że jeżeli oczekiwalibyśmy faktycznego już dołka Bitcoina, no bo przecież odbiliśmy się od tych poziomów z 2018 roku, no to przyłożenie w spółki typu Coinbase powinno być o wiele mocniejsze. Ja myślę, że z wielką łatwością powinniśmy przejść te poziomy, na których teraz jesteśmy. Więc sporo tutaj jest mimo wszystko niewiadomych na tym poziomie, na którym teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o kurs. To teraz jeszcze jedna niebagatelna spółka, Tesla, Ilona Muska. Spółka, która ogłosiła ostatnio wyniki kwartalne i to były wyniki zdecydowanie lepsze w skali rok do roku niż poprzednio. Poważny wzrost zysków, poważny wzrost przychodów. No ale pamiętajmy, że jednak Tesla w skali ostatnich 12 miesięcy na giełdzie potaniała o ponad 50%. No a poza tym pewnie dla wielu inwestorów problemem jest sama osoba Ilona Muska. Niektórzy są zrażeni jego publicznymi wybrykami, niektórzy twierdzą, że nie sposób jest dobrze kierować jednocześnie trzema firmami, Tesla, SpaceX, Twitter. No i w związku z tym notowania spółki dobrze nie wyglądają. No nie wyglądają dobrze, chociaż dzisiaj tego na wykresie, który tutaj mamy przygotowany, niestety nie widać, dlatego że był przygotowany chwilę przed wejściem na antenę, a zaczynaliśmy to nagrywać dzisiejszy program przed otwarciem rynku. Natomiast w tym momencie już widzę notowania i Tesla otworzyła się z 10% luką wzrostową właśnie po tych wczorajszych wynikach. Tego można było się spodziewać po notowaniach pozasesyjnych, gdzie tam w okolicach 7-8% cały czas te notowania oscylowały już od wczoraj właśnie od samych wyników. No, także tutaj mamy taki chwilowy powiew optymizmu, ale właśnie, czy on nie jest nieco przesadzony? Sama Tesla, jeżeli patrzymy sobie wstecz, to w swoim tym szczytowym momencie była notowana z ceną do zysk na poziomie, wskaźnikiem ceny do zysku na poziomie ponad 200. W tym momencie jest to około 20, wciąż dużo, natomiast no widać, że ta cena mocno jest, można powiedzieć, zracjonalizowana przez inwestorów, bliżej tych realnych poziomów, którymi
i zysków, które spółka może przynosić w najbliższym czasie. I wydaje się, że w dalszym ciągu mimo wszystko inwestorzy są dość optymistyczni. Patrzmy, że wspomniałeś o tym, że spółka straciła, no tam nawet powiedziałbym, że nieco więcej niż 50, bo to patrząc od szczytu, to mamy spadek nawet 70%. Natomiast odbicie od dołków, gdzie spółka się zbliżała do 100 dolarów, no mamy przecież już ponad 50%. No ale mimo wszystko, patrząc na ten wykres, który teraz widać na ekranie, to mimo wszystko jest korekta w tym trendzie spadkowym. I pytanie oczywiście, jak sytuacja będzie dalej, czy nieco inwestorzy nie przesadzili. Spółka oczywiście sobie świetnie radzi. Te wyniki wynikami, natomiast również przedstawiła dość pozytywne perspektywy. W dalszym ciągu ma Elon Musk i sama spółka podtrzymuje te swoje prognozy co do produkcji samochodów. W zasadzie to jest na pewno ciekawe z tą spółką, że wiele obiecuje, ale od wielu kwartałów, w zasadzie od 2019 roku, te prognozy z każdym kolejnym kwartałem faktycznie i obietnice są dotrzymywane. Czytaj, mieliśmy najpierw tę pierwszą magiczną granicę 500 tysięcy pojazdów elektrycznych, potem milion. Teraz według ostatnich szacunków właśnie przedstawionych po wynikach można oczekiwać produkcji na poziomie 1,8 miliona pojazdów elektrycznych. Tesla sama w sobie pokazuje, że radzi sobie na tle konkurencji dużo lepiej, zarówno pod względem optymalizacji kosztów, ale jeżeli chodzi o same przychody, one też tutaj są zagrożone. Mówiliśmy około 3 tygodnie temu o Tesli w kontekście spadków marży na rynku chińskim. Do tego doszły wtedy jeszcze obawy o to, że również na rynku europejskim Tesla będzie musiała ograniczyć marże ze względu na spadający popyt właśnie w związku z nadchodzącą recesją. No a tydzień temu doszły do tego jeszcze Stany Zjednoczone, gdzie za sprawą między innymi dofinansowań ze strony rządu amerykańskiego Tesla musiała zmniejszyć swoje marże po to, żeby dostosować ceny samochodów do tych wymogów właśnie pod kątem dofinansowania dla amerykańskich obywatelów do samochodów elektrycznych. Także mamy i ten rynek amerykański to był ten rynek, który się wcześniej bronił. Czyli z jednej strony mamy perspektywy wzrostu i to solidnego wzrostu produkcji samochodów, no bo w przypadku roku ubiegłego to mamy ponad milion, 1,2 miliona pojazdów. Kolejny rok 1,8 miliona, no ale przy spadku tutaj zysków z każdego samochodu, no to może mocno uderzać oczywiście i będzie uderzało w same zyski. No i jeszcze pamiętajmy o tym, że konkurencja też nie śpi, chociaż sama Tesla, pomimo że jest cały czas, gonią ją producenci ci tradycyjni, no to i tak jest około 10 lat do przodu, więc na tym polu jeszcze myślę, że powinna się martwić, ale jeszcze te obawy można nieco w czasie przeciągnąć. Dlatego wydaje mi się, że kluczowe są te trzy rynki w tym momencie i nie tyle podaż, którą spółka jest w stanie zapewnić właśnie poprzez swoje gigafabryki, które zwiększają możliwości swoje produkcyjne, ale poprzez samą kwestię popytu i nawet te kwestie tych regulacji, poprzez które zmuszane jest do cięcia swojej marży. Więc no, tutaj jest pewnego rodzaju na pewno takie ryzyko. Dlatego wydaje mi się, w mojej opinii, ta reakcja, z którą mamy do czynienia dzisiaj, czyli 10% wzrost, no zobaczymy jeszcze, jak sesja się zakończy, ale ona może być przesadzona. I mimo wszystko ten scenariusz, o którym wspominałem 3 tygodnie temu, gdzie realne według mnie było zejście tam w okolice 100 dolarów, on wcale nie jest w pełni zanegowany. Oczywiście póki co na wykresie bardzo ładnie to wygląda pod względem wzrostowym, natomiast cały czas te ryzyka gdzieś w powietrzu wiszą, także na pewno inwestując w tę spółkę, tutaj trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że mogą się te scenariusze ziścić, nawet jeżeli Tesla będzie podtrzymywała to, co obiecywała, czyli nie tylko rok 2023, ale w kolejnych latach również utrzymywanie tej no, gigantycznej dynamiki wzrostu produkcji na poziomie 50%. No to jest coś na pewno niebywałego, jeżeli chodzi o rynek motoryzacyjny, ale też Tesla, nawet jeżeli zbliży się do tego 1,8 miliona, czy nawet do 2 milionów, jak się zbliży, no to wciąż będzie odstawała bardzo od producentów samochodów tradycyjnych, od tej tradycyjnej motoryzacji, no a pod względem kapitalizacji, no jednak mocno przewyższa tych producentów tradycyjnych. Także no tutaj mamy jednak spory rozdźwięk pomiędzy tymi nadziejami związanymi z elektromobilnością, a tą tradycyjną motoryzacją i tymi wynikami, które przynoszą spółki motoryzacyjne.
A jakie scenariusze mamy dla krajowej spółki Allegro, Łukaszu? Spółki, która w tym tygodniu notowania ma nie najlepsze, no i która ostatnio dostała obniżone rekomendacje od Highton Banku i od Goldman Sachs. Znaczy tutaj dokładnie była taka sytuacja, że obniżone rekomendacje, jeżeli chodzi o decyzje inwestycyjne, ale te wyceny nawet odrobinę poszły w górę. No cóż, ja uważam, że cały czas, jeżeli chodzi o Allegro, to mamy ten proces cały czas normalizacji ceny po tym kompletnym przewartościowaniu od samego początku IPO. Z tym mamy do czynienia. Natomiast wyszliśmy z trendu spadkowego, zdecydowanie jesteśmy w trendzie horyzontalnym i to jest podstawowa w tym momencie rzecz. Około 20% w ostatnich 12 miesiącach spółka straciła, no ale mamy rajd od 18 zł, w tym roku już prawie 20%. I ten poziom 30 zł krótkoterminowo i średnioterminowo jest bardzo ważny, bo tam był szczyt sierpnia. My naruszamy ten poziom, być może odbijamy się od niego, więc według mnie wygląda to nieźle. Jeżeli chodzi o obroty, również wygląda to dość dobrze. A propos właśnie może jeszcze tych rekomendacji. One były też między innymi w reakcji na wycofanie się Shopee w Polsce. I tak jak z punktu widzenia samego bezpośredniego wpływu na podział tego tortu e-commerce w Polsce, może to nie był tak istotny krok. Gdzieś tam szacunki były o jakieś dosłownie 1-2% wzrostu, 1% wzrostu Allegro w związku z tym, no ale jakby nie było, no Allegro zdecydowanie największym beneficjentem był tego wyjścia. Natomiast na co bym ja zwrócił uwagę w długim terminie, strategicznie, jest to, wiemy przecież o tym, jak Allegro stara się optymalizować swoją działalność i to zarówno pod względem kosztowym, tutaj współpraca z kurierami, ale też optymalizacyjnym, to samo co zresztą robił Amazon, czyli między innymi prędkość przesyłania. I to zauważmy, że to co w Stanach Zjednoczonych, oczywiście to jest trochę inna też skala pod względem logistycznym, ale w Stanach Zjednoczonych dopłacało się swego czasu za te właśnie ekspresowe przesyłki, tego w Allegro nie ma, naprawdę one bardzo przyspieszyły, więc z punktu widzenia też operacyjnego jest dużo optymalizacji. Spółka zdecydowanie cały czas się rozwija, ale wracając do tego Shopee, no mamy kolejnego konkurenta, który mimo wszystko z dużym potencjałem, ale poległ w Polsce. Więc to jest niewątpliwy sukces Allegro, że spółka jest w stanie tak dobrze cały czas i tak mocno jest zakorzeniona i też ma tak dużą ekspozycję, jeżeli chodzi o świadomość marki w Polsce, więc to wszystko zdecydowanie jest pozytywne. A co do kursu, to na razie zobaczmy właśnie ten poziom 30, czy on będzie wybroniony. Na razie wszystko na to wskazuje. I na koniec, być może dla poprawy nastrojów, zaglądamy, Maćku, do koszyka z producentami marihuany. No, czy jego nastroje, bo jeżeli patrzymy na nastrój posiadaczy akcji spółek konopnych, którzy nabyli je powiedzmy w lutym 2021, kiedy spółka była na szczycie, czy spółki ogólnie i cały koszyk, który widzimy teraz, producentów marihuany, był na swoim szczycie, no to oni raczej nie mają powodu do radości. Jak popatrzymy na ten wykres, który tutaj od praktycznie maja ubiegłego roku, można powiedzieć szura po dnie, no to nie, na pewno nie powoduje uśmiechu, ale z drugiej końcówka tego wykresu, to co widać na powiększeniu, bo sam wykres, jak widać, no on jest płaski, mamy faktycznie taką wąską konsolidację w okolicach dołków, przy czym ostatni, no, 3 tygodnie w zasadzie, to jest wzrost ponad 20%, czyli no, możliwe, że ci inwestorzy, którzy kupili ten koszyk, zainwestowali w ten koszyk, czy też w poszczególne spółki wchodząc w jego skład, no tutaj może mają więcej powodów do radości. I wydaje się, że w perspektywie kolejnych kwartałów i roku przyszłego,
roku 2024, który będzie rokiem wyborczym w Stanach Zjednoczonych, tutaj mogą się pojawiać, niekoniecznie się pojawią, ale mogą się pojawiać jakieś pozytywne sygnały, które rynek będzie starał się na pewno wyceniać, których będzie wyczekiwał. No przede wszystkim sam rok 2022 pod względem samej wyceny był kiepski, ale pojawiły się takie światełka w tunelu dla spółek z branży konopnej. No tutaj za sprawą między innymi Joe Bidena, który z jednej strony w listopadzie zwrócił się już do agencji federalnych o to, aby zbadały, czy można przeklasyfikować marihuanę z tego statusu twardego narkotyku na taką narkotyk mniej szkodliwy, nazwijmy tak, czy faktycznie do tego może dojść, a według badania opinii publicznej, która przeprowadziła spółka Pew Research Center, wynika, że ponad połowa Amerykanów jest za tym, żeby ta klasyfikacja była nieco łagodniejsza, tak żeby na szczeblu nawet federalnym doszło do legalizacji tej używki i traktowania tego właśnie jako używki, a nie jako twardego narkotyku. I biorąc pod uwagę, że wybory się zbliżają, przypomnij sobie, jak wyglądała sytuacja właśnie na spółkach konopnych przed zwycięstwem Joe Bidena, to były bardzo duże nadzieje na to, że za sprawą właśnie jego działań dojdzie do przyspieszenia tych procesów dekryminalizacji, a w końcu legalizacji. To się oczywiście dzieje, bo nawet w 2022 roku 3 stany dołączyły do tych 21 wcześniejszych, które już zdekryminalizowało marihuanę, ale to się mimo wszystko dzieje dość powoli. To mamy w tym momencie mniej niż połowę stanów w Stanach Zjednoczonych, także ten proces trwa, no ale faktycznie to może być taka częściowo kiełbasa wyborcza, ale też jakiś taki element, którym będą się przeciwnicy polityczni prześcigać. No to mamy dopiero rok 2024, ale tego typu działania historycznie patrząc dzieją się z wyprzedzeniem. A już samo to, nawet jeżeli doszłoby do zmiany klasyfikacji marihuany, czyli to, co zaproponował Joe Biden, o co poprosił, żeby zbadano, to już ułatwi spółkom z tej branży otrzymanie finansowania, zmniejszy problemy związane z kwestiami podatkowymi, także to byłby taki już solidny finansowy. To jest szansa na to, żeby one rozwijały się wskutek możliwości finansowania takiego w pełni legalnego, właśnie tak samo jak miałaby się stać legalna marihuana. Także no tutaj jesteśmy już tak nisko, że każdego rodzaju nadzieje na pewno powodują dość solidne wzrosty, więc cały ten koszyk, w ogóle poszczególne spółki, one mogą być ciekawe pod takim kątem spekulacyjnym na pewno, tak? Czyli te wahania mogą być spore. Nie oczekiwałbym tego, co działo się ze spółkami kanadyjskimi, kiedy Kanada legalizowała marihuanę, bo te wszystkie spółki, cały ten koszyk, który tutaj widać, no to są spółki notowane na giełdzie w Toronto, także to jest notowany w dolarach kanadyjskich koszyk, no ale tam to już mamy za sobą, ten boom nastąpił, można powiedzieć, że bańka pękła, mamy solidne spadki, ale to rynek amerykański w tym momencie jest kluczowy właśnie, amerykański i to Stany Zjednoczone, nie Kanada, więc wydaje się, że jeżeli tutaj takie ograniczenia by się zostały coraz większe znoszone, no to jest całkiem ciekawa perspektywa, na pewno spółka tak czysto spekulacyjnie i nie spółka, tylko cały koszyk i poszczególne jej spółki warte do obserwowania. O spółkach, nie tylko konopnych, o indeksach światowych i krajowych mówili Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek, 2 lutego. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.